Witam w domowym laboratorium koronawiedzy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony farbom. Pokażemy trzy sposoby, jak zrobić farbki. Papryka słodka, czerwona, kurkuma i tabletkę węgiel w proszku. Albo jakichś mniejszych pojemników wsypujemy przyprawy. Dodajemy klej zwykły szkolny w tubce. I mieszamy. Dodajemy do przyprawy tyle kleju, żeby taka konsystencja tej farby była lekko lejąca, prawda? I teraz możemy próbować farby na papierze. Możemy malować pędzlem albo też palcami. Przejdziemy do drugiego doświadczenia. Będzie nam potrzebna jedna miarka soli, jedna miarka mąki i jedna miarka wody. Wsypujemy do jakiejś szklanki. W którym będzie nam się dobrze mieszać. Sól z mąką mieszamy. Dajemy wodę. Musimy dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Gotową masę przekładamy do kieliszków. Do tak przygotowanej masy możemy dodać barwników spożywczych. Na początek dajemy bardzo mało barwników, a jak będziemy chcieli ciemniejszą farbkę, to oczywiście damy więcej. Zamiast barwników spożywczych możemy też dodać do naszej masy farby akrylowe w tubkach. Teraz przechodzimy do mieszania. Trzeba dobrze wymieszać. Zabieramy się do malowania. Zapraszamy do następnego doświadczenia.
Zacznijmy od małej ilości kleju i małej ilości pianki. Możemy dodać barwnik spożywczy, farbę akrylową w tubce. Teraz spróbujemy coś namalować. Nakładamy na pędzel dużo farby. Ta farba jak zaschnie, to nam da piękny efekt trójwymiarowy.